Ja myślę, że po pierwsze trafiliśmy super skład jury w tym roku. Naprawdę uważam, że fantastycznie jesteśmy zgrani, ale jednocześnie bardzo różnorodni, więc to jest z pożytkiem dla autorów filmu. Filmy, 51 filmów zobaczyliśmy, różnej długości, animacje, dokumenty, fabuły, niezależne, amatorskie i studenckie. Wiele bardzo ciekawych propozycji, zwłaszcza wśród studenckich filmów. Widać, że jednak szkoły filmowe mają po co istnieć. Znaczy jest różnica między kinem amatorskim a kinem studenckim, już to jest widoczne. Czyli warto, żeby młodzi twórcy, którzy dzisiaj zaczynają, bo dzisiaj każdy może sobie przecież kupić kamerę i robić filmy, ale to czasem się ludziom tak wydaje tylko, że tak można, ale jednak warto, wydaje mi się, pójść do szkoły i się czegoś nauczyć o rzemiośle, spotkać innych ludzi, skonfrontować się i że widzieliśmy, ja to widziałem, że to rzeczywiście spora różnica między tymi studenckimi filmami a kinem amatorskim. Kino niezależne to jest w ogóle jakiś osobny temat, bo tu dominowały fabuły i to takie naprawdę wysokobudżetowe, czyli robione już przez absolwentów szkół filmowych, ale własnym sumptem, jakoś tak. Też niektóre propozycje bardzo profesjonalnie zrobione i interesujące. Jest nam dość ciężko, bo mamy tylko jedną nagrodę, którą możemy przyznać, a jest jednak bardzo dużo kategorii. Nie był to łatwy wybór, ponieważ każdy z nas miał jakieś inne spostrzeżenia, każdy miał trochę inne faworyty, jednak po dłuższej dyskusji mieliśmy jeden wspólny już wniosek, na który każdy się zgodził. No to było wyzwanie techniczne, logistyczne i generalnie mogło się udać tylko raz. Mogło się dać tylko raz, bo wyprawa na Wulkan, oprócz tego, że była skomplikowana, nie było nie wiadomo, czy to się uda we wnętrzu. Nikt tego, czy ktoś to robił wcześniej prawdopodobnie, ale nie w taki sposób jak my, w sensie bez dużego zaplecza technicznego. Było tam sporo partyzantki po prostu. I mogło się to udać, albo mogło się nie udać, po prostu jeden do jednego. Dla mnie to jest taki powrót trochę do robienia filmu, bo przez długi czas nie robiłem i no takie kopiaki się przydają, to jest na pewno budujące bardzo. Bardzo się cieszę z tej nagrody, tak jak już wspominałem. Bardzo się cieszę przede wszystkim z tego, że kino niezależne nie ogranicza się tylko do dramatu z rzędu Martyrologia Narodu Polskiego, Patologia Rodzinna i tak dalej, ale że kino niezależne, kurczę, ja jakby dawno nie badałem pulsu kina niezależnego, jak stoi, ale zawsze mi się wydawało, że jednak trochę nie ma miejsca na takie zabawy, które robimy w Klerdach i że trochę szczególnie polska widownia nie jest na to gotowa. Wydaje mi się, że zachodnia, tak, Polska nie, co trochę trend ten potwierdza w relacji tych nagród, które gdzieś tam ten film otrzymuje. Ale bardzo się cieszę, że się myliłem. Bardzo się cieszę z tego, że ten film został doceniony i to trochę daje takie zielone światło na tak, ta zabawa stroną formalną nam się podoba, ta zabawa żonglerką też filmową, nawiązaniami, cytatami i w ogóle zabawa w film nam się podoba. To jest kurczę fajne.